Moim gościem jest Paweł Kowal, profesor Polskiej Akademii Nauk, historyk, ale przede wszystkim poseł Koalicji Obywatelskiej. Witam serdecznie, panie pośle. Dzień dobry. Wystarczą te słowa, które padły z ust, z Twittera tak naprawdę, Wołodymyra Zełenskiego i Andrzeja Dudy? W 1943 roku, jesteśmy w przeddzień rocznicy, doszło do wydarzeń Krwawej Niedzieli, która symbolizuje w historii tamtejszego czasu dzieje ludobójstwa, które zostało dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach, którzy mieszkali na wschodnich ziemiach II Rzeczpospolitej. I to są fakty historyczne. Tylko, że do tych faktów nie ma odniesienia w tym oświadczeniu. Czytamy: razem oddajemy hołd wszystkim niewinnym ofiarom Wołynia. Pamięć nas łączy, razem jesteśmy silniejsi. Z tego wpisu wynika, że pamięć nas nie łączy. A resztę to jest polityka w dobrym i złym tego słowa znaczeniu. Ja mam do tego takie podejście. Nie umeblujemy w głowie, w myśleniu naszym sąsiadom Ukraińcom, więc przyjmujemy to, co jest dzisiaj możliwe. To sformułowanie, bo teraz już będziemy mówili o takich czysto... No, a sformułowanie Wołyń, nawet nie wiadomo, kto to zrobił. Wołyń tego nie zrobił. To nie są ofiary Wołynia, tylko nacjonalistów ukraińskich. Ale ja już wszystko powiedziałem. Powiedziałem panu precyzyjnie. Wie pan, ja nie traktuję tej rocznicy jako okazji do tego, żebyśmy się pokłócili, czy to wewnątrz Polski, czy to z Ukraińcami. Myślę, że my powinniśmy być precyzyjni, dlatego od razu panu powiedziałem, żeby nie było między nami żadnej gry w tej sprawie, bo byłem chyba jedną z pierwszych osób w Polsce, które mówiły: tak, tam doszło do ludobójstwa. Tak jak to rozumieją definicje. I ja nie zamierzam pana tak. posła o nic oskarżać. Chcę się zapytać o to, czy wystarczająco dużo robimy w Polsce. Tylko, że wie pan, co można więcej zrobić? Druga strona tak to tyle jest w stanie dzisiaj, bo tak postrzega swoją rzeczywistość, tyle jest w stanie zrobić. Są tacy, którzy powiedzą, możemy na przykład naciskać, możemy prowadzić ostrzejszą, bardziej asertywną politykę. Wie pan, uzależniać pomoc od pan powiedział, i to może jest takie kluczowe zdanie dla mnie w tym wywiadzie, pan powiedział, a przede wszystkim polityk. Gdyby pan przedstawiając mi powiedział, a przede wszystkim historyk, to bym dalej ciągnął ten wątek. Historyk mówi o przeszłości. Polityk ma trochę inną sytuację, bo polityk musi powiedzieć o tym, co było w przeszłości, i to już powiedziałem, o tym, co jest dzisiaj i o tym, jaki jest plan na przyszłość. Więc to, na czym mi zależy w tym przesłaniu, bo to jest wywiad, ale też pan oczekuje, że powiem trochę jakieś takie przesłanie, żebyśmy nie zagrzebali się tylko w historii, w relacjach polsko-ukraińskich i wierzyli w to, że i Ukraińcy, i Polacy, którzy w różnych sprawach mają wątpliwości, do pewnych rzeczy dojrzeją. Tylko problem polega na tym, że ta sprawa będzie, już jest rozgrywana przez Moskwę i na pewno będzie rozgrywana przez część polskich polityków. I nasza dojrzałość polega na tym, że pan i ja to wiemy. Tak będzie. I nic więcej pan nie zrobi. Tyle dzisiaj może wykonać prezydent Ukrainy. Chwała Bogu, że przyszedł, się pomodlił. Chwała Bogu, że byli tam przywódcy kościołów katolickich, prawosławnego, i łacińskiego, katolickiego, i grekokatolickiego, i prawosławni, że byli tam wszyscy ważni przywódcy religijni polscy i ukraińscy. Ja bym powiedział, dobrze, że to się wydarzyło, trzeba to pochwalić. Tyle dzisiaj można, jeżeli chodzi o relacje polsko-ukraińskie. Pamięć nie może być dzisiaj, wie pan, też nasza roztropność i odpowiedzialność za przyszłość, bo my za przyszłość też odpowiadamy. I do tego teraz przejdziemy. Nie może nas pamięć w tym ograniczyć. Nie może być tak, że my będziemy, że wszyscy w Unii Europejskiej i NATO będą rozmawiali. Będziemy żyć historią. Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej, był gościem Radia RMF FM. Żegnamy się już ze słuchaczami Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radiu RMF 24, na naszej stronie rmf24.pl i w naszych mediach społecznościowych. Panie pośle, powinniśmy zbudować Muzeum Zbrodni Wołyńskiej, tak jak jest Muzeum Powstania Warszawskiego w Polsce, zostawiając na boku samych Ukraińców, tak żeby zapamiętać, żeby ta zbrodnia, ta ofiara nie poszła w niepamięć. A teraz pan pyta pewnie bardziej jednak historyka. I polityka, i historyka, dlatego, że jest pan jednym z twórców koncepcji pamięci o Powstaniu Tylko, Warszawskim. Tylko, że my pewne rzeczy z naszej historii też nie, pewnych rzeczy też nie przepracowaliśmy. Myśli pan, że jako Polacy jesteśmy zawsze gotowi, czy ja nawet... Żeby mówić o przestępstwach wobec Ukraińców. Nie jesteśmy. Żeby mówić o polityce II Rzeczpospolitej na ziemiach wschodnich. Tak, ale albo mamy, żeby mówić mamy o Muzeum Polin, które jednak opowiada o trudnej historii polsko-żydowskiej. Powiem tak, gdyby mi ktoś zaoferował zbudować muzeum o relacjach polsko-ukraińskich na ziemiach wschodnich, bo to o tym musiałoby być przecież muzeum. Tak, najpierw polsko-ruskich, a potem polsko-ukraińskich. Nie zrobi pan przecież muzeum o jednym wydarzeniu, bo to nie byłoby muzeum.
musi pan pokazać genezę, musi pan pokazać traktat ryski, musi pan pokazać zawiedzione nadzieje Ukraińców, musi pan pokazać... Rodzinę Szeptyckich możemy pokazać. Trzeba nawet pokazać rodzinę Szeptyckich podzieloną. Jedni się opowiadają za tożsamością polską, inni za ukraińską. To wie pan, to nie jest takie proste, że zrobi pan Muzeum Dobrze, Krwawej Niedzieli. Dobrze, ale powinniśmy zbudować takie muzeum. Pewnie, że tak, tylko że kto by budował. Ja jestem za muzeami. Dlatego, że muzea to jest super sposób na rozwój miast, na rozwój zainteresowania historią. No ja waszym pokazuje, że to jest coś, co buduje tożsamość państw. No ale kogo pan przekonuje? Chyba jest mało w Polsce takich ludzi, którzy tak uważają. Tylko ja już widzę, wie pan, te dyskusje, gdzie... Kto będzie dyrektorem, jak ma wyglądać bo to przecież wie pan, bo to przecież dyskusja o ekspozycji, wie pan, jakby wyglądała. To nie jest tak, że... To nie jest tak, że my jako państwo, jako społeczeństwo mamy wszystko właściwie przepracowane. Zgoda, ale chyba symetrii jednak nie ma. Po jednej stronie mamy ludobójstwo, wie pan co, nie ma, krwawe ludobójstwo, nie ma symetrii. Po drugiej stronie mamy bardzo złą politykę, czasem zbrodniczą wobec Ukraińców. Nie, no nie ma symetrii, ale jest prawda. To znaczy na wydarzenia po Krwawej Niedzieli przyszły też akcje odwetowe ze strony polskiej, które były nie mniej brutalne, a potem przyszła akcja Wisła. I z akcją Wisła to też jest tak, że oczywiście jej głównymi sprawcami, dzisiaj to wynika jasno z badań historycznych, byli komuniści. I za akcję Wisłę przepraszaliśmy jako państwo. Tym niemniej trzeba to pokazać wtedy w takim muzeum, bo pan mnie pytał o muzeum, nie? Nie na wszystko jesteśmy gotowi, więc powiem tak, wymagajmy od strony ukraińskiej, ja myślę, że... Co to znaczy wymagajmy od strony ukraińskiej? Znaczy powinniśmy domagać się mocniejszych deklaracji, czy poczekać na koniec wojny, tylko że koniec wojny oznacza, że ta tradycja będzie jeszcze silniejsza, jak się bo na kim, niej się wie opierają. Pan co, jak się z kimś jest blisko, a my jesteśmy dzisiaj blisko z Ukraińcami i jest na pewno bardzo dobry czas relacji polsko-ukraińskich, można więcej wymagać po przyjacielsku, ale ja to tak rozumiem. Ja jestem absolutnym przeciwnikiem meblowania stronie ukraińskiej. To nie jest powód do żartów, ale jeżeli mówię moim przyjaciołom, słuchaj, jeżeli uważasz, że to naprawdę jest okej, no to może każda ulica niech się nazywa, nie wiem, bandery po stronie ukraińskiej. No tylko akurat jest rzeczywiście skomplikowana postać z ich perspektywy, ona ma swoje liczne zalety. Tak, tylko że... No szkoda, że nie ma przy nas któregoś z Ukraińców, z którymi jest wielu takich Ukrainek, Ukraińców, z którymi o tym prowadzę od lat dyskusję. No tak, ale oni też czasami redukują swoją historię do kilku postaci związanych z UPA. I znam takich Ukraińców, którzy w taki sposób myślą o historii Ukrainy. No każdy musi po prostu dojrzeć. Wie pan, ja nie lubię tego przesadzania i tego nadmiernego dramatyzmu. Powiem panu inaczej. Pamiętam, jak zaczynałem się zajmować stosunkami polsko-ukraińskimi, to było ze 20 lat temu, to wtedy takim super gorącym tematem była wojna polsko-ukraińska z początku listopada 1918 roku. No, wojna o Lwów. Dzisiaj już mało kto pamięta, o co tam chodziło. Tylko historycy wiedzą. To jest też tak, że mija 3 pokolenia, mija 100 lat, te rany w naturalny sposób... To prawda, ale nie ma 100 tysięcy ofiar, tak po prostu. Ale nie wiem, do czego pan mnie chce przekonać. Nie, ja nic w tej sprawie nie powiem. Ja pana posła do niczego nie chcę przekonywać. No bo dla mnie to jest jasne, że to jest kluczowa sprawa, jeśli chodzi o relacje Dobrze. Historyczne polsko-ukraińskie. Przejdźmy do szczytu NATO, bo to jest teraźniejszość. Pokazuję też panu pewne tendencje i procesy, które z punktu widzenia historyka są bardzo ważne i które się toczą. To będzie dość oczywiste, będzie się zmieniać i nie ma co do tego sporu. Oba narody przyjdzie też kolejne będą się... pokolenie historyków ukraińskich, którzy będą pisali o tym książki, napiszą je inaczej, to się zmieni. Daję panu głowę. To jest bardzo ciekawe pytanie, dlatego że ja się patrzę na polską debatę historyczną i mam wrażenie, że ona nadal ma bardzo mocne takie skrzydło, które przekonuje, że Polacy byli tylko ofiarami, nigdy nie byli sprawcami. W Ukrainie to jest jeszcze mocniejsze. Muszę tu zareklamować swojego szefa z Instytutu Studiów Politycznych, czyli wybitnego historyka Grzegorza Motykę. Wystarczy poczytać jego pracę. Jest znakomitym specjalistą odwołania. Tak. To prawda. Przejdźmy do szczytu NATO, żebyśmy porozmawiali chwilę o teraźniejszości, a nie tylko i o przyszłości, a nie tylko o przeszłości. O co powinien zawalczyć prezydent w czasie tego szczytu nadchodzącego? Uważamy, i to też powiem jako Koalicja Obywatelska, kilka kluczowych kwestii. Pierwsze, większa obecność wojsk natowskich na terenie. Ale stała w takim znaczeniu? No, a tak miało być. Drugie, ochrona polskiego nieba, znacznie lepsze. Widzimy, że tu potrzebujemy wsparcia. Trzecie, zerwanie aktu stanowiącego Rosja-NATO. To jest zdumiewające z naszego punktu widzenia, że ten dokument wciąż nie został formalnie zerwany. Czwarte, z mojego punktu widzenia strategicznie dzisiaj najważniejsze, Ukraina, otwarte drzwi do NATO.
Ukraina powinna dzisiaj dostać zaproszenie do NATO, wejść w programy przygotowania do NATO i tutaj powinniśmy wyraźnie przestrzegać naszych partnerów zachodnich, żeby nie popełnić błędu z Bukaresztu. Bo pamięta pan, co było w Bukareszcie. W Bukareszcie na szczycie 2008 przywódcy zachodni w ostatniej chwili się cofnęli, to sprowokowało Putina do ataku na Gruzję, bo wtedy na stole leżała kwestia Membership Action Plan, czyli takiego programu bezpośredniego przygotowania już do członkostwa dla Gruzji i Ukrainy. I wówczas prezydent Bush, który był w tamtym czasie, jak to się mówi, w Stanach lame duck, czyli był już taki odchodzący, to jest takie sformułowanie, które znaczy... Zobaczymy, co teraz jest z Bidenem, tak, bo to wcale nie jest oczywiste, na jakim on jest etapie w tej chwili. I żeby prezydent Biden nie popełnił błędu prezydenta Busha. To jest dzisiaj kluczowa kwestia. No tak, ale prezydent Biden mówi tak, USA mogą zapewnić Ukrainie bezpieczeństwo, ale bezpieczeństwo, które zapewniamy Izraelowi, ale jednocześnie mówi, to jeszcze nie jest czas na wejście do NATO Ukrainy. Jedna sprawa, co się dzieje, jeżeli chodzi o deklaracje polityczne. Prezydent Biden, jak sądzę, wie, co mówi, dlatego że on ma dobrą orientację w stanowisku innych przywódców. Czyli po prostu nie ma zgody jeszcze, czyli nie ma na to szansy. To czytamy, że dzisiaj... Na tym etapie są jakieś wątpliwości wśród członków NATO, ale ja bym na to odpowiedział, absolutnie zaskakująca pozytywna opinia Erdogana w imieniu Turcji po ostatnich rozmowach z prezydentem Zełenskim. Kwestia otwarcia drzwi do NATO jest sprawą tak dla Ukrainy, jest także sprawą bezpieczeństwa Polski, chyba każdy to rozumie. I to powinien być klucz tego myślenia o przyszłości, czyli nowego traktatu polsko-ukraińskiego. Bezwzględne wsparcie przez Polskę, otwarcie drzwi do NATO i do Unii Europejskiej z różnych względów, których pan mi tutaj na tym etapie pewnie nie pozwoli omówić, bo jednak zajęłoby to 2 czy 3 minuty, ale są poważne względy zasadnicze dla naszego bezpieczeństwa, żebyśmy powiedzieli się Ukraińcom, wspieramy was tej... Przedwojenni krakowscy konserwatyści mówili wprost, niezależnie od tego, czy Ukraina będzie nam przyjazna, czy nie, ważne, żeby była między Panie nami a Rosją. Panie redaktorze, Ukraina jest dzisiaj... Dzisiaj jest przyjazna wobec to nas. Nie, oczywiście, to nie, mamy problem z oceną wydarzeń z historii jednego z najważniejszych, ale oprócz tego, to są przecież relacje w bardzo dobrym stanie po tym, jak Polacy wystąpili w tym, co ja nazywam bez skrępowania żadnego powstanie humanitarne, czyli przyjęli po prostu wszystkich ukraińskich uchodźców. Ani jeden nie został bez kromki chleba, ani jedna Ukrainka nie została bez dachu nad głową. Ale czy pana zdaniem to jest w ogóle szansa na to, żeby teraz jednak przekonać przywódców zachodnich, bo to przede wszystkim o nich chodzi, francuskich, ależ bardziej niż niemieckich. Polityka polega na przełamywaniu takich murów. To jest pytanie ceny, to jest pytanie o cenę i ofertę. Więc dzisiaj rolą prezydenta Bidena jest mówić, jak to Amerykanie zwykli mówić do Francuzów, jesteście naszymi bliskimi sojusznikami, a w pewnych sprawach się różnimy, i przekonywać im, pokazywać korzyści. A jaka powinna być rola Andrzeja Dudy w tym, prezydenta Rzeczpospolitej? Kluczowa, ale kluczowa powinna być rola prezydenta Rzeczpospolitej, ale prezydent i rząd dzisiaj nie grają na miarę aspiracji Polaków, jeżeli chodzi o budowanie pozycji w Europie Dlaczego? Środkowej. Bo bardzo często słyszymy, że wypełniamy bardzo mocną rolę jednak. Marnotrawią wysiłek Polaków z ostatnich 2 lat. To jest bardzo poważny zarzut. Wie pan, to nie jest tak, że oni nic dobrego nie robią. To jest tak, że w dzisiejszych czasach przy takim zaangażowaniu Polski można ugrać znacznie więcej. Znaczy co moglibyśmy więcej? No ale ja już panu powiedziałem. Dzisiaj wciąż obowiązuje akt stanowiący NATO na Rosję. Czyli powinniśmy się domagać wypowiedzenia go. Dzisiaj mamy kłopot z realnym rozlokowaniem. Na co politycy PiS-u odpowiedzą panu, no tak, gdyby Platforma była u władzy, to nic by nie zrobiła, bo by klaskała Niemcom i Rosji. Panie redaktorze, oni ponoszą odpowiedzialność za politykę, to proszę im powiedzieć, żeby prowadząc politykę, jak tu będą, nie wspominali już o sanacji i o rządzie emigracyjnym, czego tamci nie zrobili. Oni są niepoważni w tych wypominkach. Prowadzą politykę od 8 lat i odpowiadają za to, co się dzieje, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa Polski. Jeżeli cokolwiek się dobrego Polsce przydarzy, a przecież przydarzają się dobre rzeczy i tym się od nich różnie, że potrafię to powiedzieć, to żądają braw, wypinają piersi do orderów. A jak się coś nie udaje, to mówią, że winna sanacja, winna PO. No, winien jest Donald Tusk, ale to jakby to jest dość oczywiste. A przede wszystkim u nich to właśnie. Wina Tuska jest czymś oczywistym, ale to chciałbym zostawić. Pytanie, będzie stała obecność wojsk NATO, czy też jeszcze nie wiadomo? W Polsce, mówię oczywiście o Polsce. Ale pan znowu mnie pyta, a trzeba pytać... Ja pytam się też jako eksperta, jako człowieka, który obserwuje te wydarzenia, nie tylko jako polityka tym razem. Powiem panu to, co dzisiaj jest kluczowe. Rząd powinien w sprawach bezpieczeństwa demonstrować na zewnątrz, że idzie w jednym szeregu z opozycją, szczególnie opozycją, opozycja też powinna to manifestować. Ale rząd bardziej, tu nie ma symetrii. Dlatego, że w rękach rządu są wszystkie instrumenty negocjacyjne, wiedza. W normalnych warunkach
to powinno być tak, a w Polsce będzie normalnie, że jak się zbiera Rada Bezpieczeństwa Narodowego, to tam są realni liderzy polityczni wszystkich ugrupowań, a szczególnie liderzy ugrupowania, które może przejąć władzę za kilka miesięcy. No tak się prowadzi demokratyczne państwo. Wie pan, my mamy problem z tym, że nasze państwo nie jest do końca demokratyczne i że już są te wyraźne początki autorytaryzmu, o czym ja od dawna mówię, które się przejawiają także tym, że rząd nie traktuje opozycji jako partnera do rozmowy na przykład w sprawach bezpieczeństwa. Opozycja uczciwie rzecz biorąc też nie traktuje rządu jako partnera do debaty. To zdanie traktuje jako przejaw symetryzmu. Nie, tutaj... do dziennikarza to nie jest zarzut. Tym niemniej on oznacza, że moim zdaniem nie ma pan tutaj właściwego widzenia tej sprawy, dlatego że wszystkie kwestie dotyczące bezpieczeństwa, dane, tajne informacje, rząd, to jest dość oczywiste. Więc trudno tu powiedzieć, że taka sama wina rządu jak i opozycji. No po prostu rząd i prezydent nie mówię, że wina wyjść, jest taka sama, mówię, ja rozumiem, że obie strony traktują się bardzo podobnie. Ja nie krytykuję pana, ja muszę powiedzieć za siebie tak, jak chcę to powiedzieć, to jest mój obowiązek. Więc ja to widzę w taki sposób, że rząd musi w takich sprawach występować z inicjatywą i rząd z nią nie występuje i dlatego stawiam tezę, że nie gra na miarę aspiracji. Panie pośle, wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji Dmitrij Miedwiediew sugeruje atak na elektrownie jądrowe w Ukrainie i Europie Wschodniej, a być może nawet na jądrowe miejsca wojskowe na terenie Europy Środkowej i Wschodniej, jako rzeko odwet za rzekomą próbę ataku z użyciem pocisków NATO. To jest to tylko samo. Propaganda. Panie redaktorze, to jest to samo, co było w 2008 roku. Putin siedział, wtedy został zaproszony. I myślał, zaproszony. Jak zastraszyć. I zastraszał. Nie bać się, iść do przodu. Spokój, sankcje, solidarność, jak mówi jeden z polskich ekspertów, często Wojciech Jakubik. I to trzy razy spokój, sankcje, solidarność, to jest jedyny sposób na politykę rosyjską w przededniu szczytu NATO. Jeżeli NATO nie pójdzie krok dalej, jeżeli prezydent Biden posłucha różnych zachodnich podszeptów, bo nie wszyscy tak, ale niektórzy tak robią, i popełni, jeżeli prezydent Biden popełni błąd prezydenta Busha, to możemy za to zapłacić. Będą naciski w sprawie rozmów pokojowych w czasie tego szczytu na Ukrainę? To zawsze, ta wojna przebiega w taki sposób, że zawsze jest ten element testowania. Pytanie, czy chcecie rozmawiać, to nie zawsze są naciski, tylko czasami to jest sprawdzanie determinacji do dalszej walki. Nie mam wątpliwości, że Ukraińcy są przygotowani i gotowi do tego, żeby walczyć i przecież tam każdy rozumie, to nie jest tak, że na Ukrainie nikt nie rozumie, że na końcu będą negocjacje, tylko te negocjacje muszą się zacząć i to jest także interes polski interes bezpieczeństwa w momencie, kiedy Ukraińcy będą mieli dobrą pozycję. Dobrą pozycję to znaczy w kilku nie miejscach. Nie mają w tej chwili takiej pozycji jeszcze? Taką pozycję uzyskają wtedy, kiedy w kilku miejscach przybiją front z sukcesem, pokażą, że sobie radzą na wschodzie i będą w stanie razić pociskami efektywnie cele na Krymie. Oni nie są daleko od tego. Myślę, że w ciągu paru miesięcy ofensywy przed wyborami w Stanach, bo to jest mniej więcej taki czas, to będzie odpowiedni moment. Ja się dziwię, że pan mnie nie pyta o to, co się wczoraj działo na Jasnej Górze. No, dlaczego bym się pytał? Teraz się zapyta, bo jak się panu podobało przemówienie prezesa z... Nie, dlatego, że pan jest publicystą katolickim i się na to przygotowałem. Jestem publicystą RMFFM teraz w tej chwili przede wszystkim. Ale kiedyś katolickim, a dla nas obu akurat tak, żeśmy się dzisiaj spotkali, nie tylko sprawy ukraińskie są to ważne, jest oczywiście ale też prawda. Te sprawy jak związane się panu podobało z to, kości, że z Jasnej Góry, ze szczytu jasnogórskiego przemawiał lider partii? Bo robi się jakieś duże zamieszanie etyczne i symboliczne w Polsce. Takie nadużycie Jasnej Góry, jakie miało wczoraj miejsce, powinno się spotkać z jasną odpowiedzią. Spotka się pana zdaniem, obaj trochę znamy Kościół, spotka nie, się. Wie pan co, mi w ogóle nie jest do śmiechu, dlatego że ja mam się wrażenie, nie śmieję, że zupełnie poważnie pytam, czy pana zdaniem... Ma pan zdaje się w ogóle jakąś książkę o Jasnej Górze napisał niedawno. Tak, napisałem biografię Jasnej Góry. Czy przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski pana zdaniem wypowie się w tej sprawie? Znaczy, jeżeli dzisiaj... Albo nowy kardynał, mamy nowego kardynała, Grzegorza Rysia. Wie pan, jest tradycją, że polscy politycy mówią oficjalne jakieś wystąpienia z murów jasnogórskich. Ale wczoraj pierwszy raz się zdarzyło, że to była regularna agitka partyjna. Zarówno w wykonaniu wicepremiera Kaczyńskiego, jak i w wykonaniu ojca Tadeusza Rydzyka. I moim zdaniem to jest regularne świętokradztwo. To jest sprzeniewierzenie się... A ja się... zadaję pytanie, czy pana zdaniem polski Kościół jest na tym etapie hierarchiczny, bo mówimy o hierarchii, w stanie zareagować na to, no, nawet zaskakujące z perspektywy oświadczenia Rady Stałej na temat wyborów i polityki wydarzenie. Jest w Polsce, na mapie religijnej polskiej, na mapie naszej wyobraźni, miejsce szczególne, także dla niewierzących. To jest Jasna Góra. Pytanie dzisiaj czekam, kto się odważy, kto będzie miał odwagę
bronić Jasnej Góry przed takim sprzeniewierzaniem jej dziedzictwa, jak zawłaszczanie jej dla celów partyjnych, a również ośmieszanie jej przez działania takie jak tańczenie całego rządu na murach jasnogórskich, to jest absolutnie wbrew regułom liturgicznym. Tu w ogóle się powinien odezwać po prostu ktoś, kto odpowiada za liturgię na Jasnej Górze. A także to ośmiesza relacje państwo-kościół. Jeżeli ktoś tego nadal nie widzi i nie rozumie, to znaczy, że nie odczuwa żadnej odpowiedzialności za powagę unika takiego miejsca. Unika pan odpowiedzi, rozumiem, że nie chce ale pan wchodzić w kościół. Nie, ale co pan chce dać? Chcę się dowiedzieć, czy powinien zareagować na to, kto wchodził przewodniczący konferencji episkopatu. Oczywiście, że przewodniczący episkopatu, ale myślałem, że nie mówimy sobie rzeczy trywialnych. Tak, w moim przekonaniu arcybiskup, który stoi na czele episkopatu, odpowiada także za dochowanie jest strażnikiem powagi Jasnej Góry. I na koniec dostanie pan jedynkę z Krakowa, tak jak w 2019 roku? Ale pan sobie wymyślił temat na koniec. To niełatwe dla nikogo. Ale nie jest dla mnie w ogóle trudny. Ja po prostu nie mam upoważnienia, żeby powiedzieć. Wiem, jaka jest dla mnie propozycja. Jestem gościem na listach Koalicji Obywatelskiej. Nie jestem przecież członkiem Platformy Obywatelskiej. Ta propozycja. A Roman Giertych powinien startować do Senatu? Panie redaktorze, a pan sobie wyobraża, że ja jestem w gościach i będę meblował teraz Platformie Obywatelskiej, co ona ma robić. Nic takiego nie nastąpi. Nie, czy będzie pan doradzał głosowanie wyborcom. Chyba pan, bo zamieniliśmy też dwa słowa, zanim zaczął się wywiad. Widzi pan, że nie jestem rozdrgany o kwestie list i one nie są dzisiaj najważniejsze. Wszystko zostanie ogłoszone w odpowiednim momencie. Ja nie jestem od tego, żeby tutaj meblować, wypowiadać się, kto ma być, a kto ma nie być. Ale radzić pan może. No, ale na pewno nie do kilku milionów słuchaczy. Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej, gość na listach Koalicji Obywatelskiej, jak sam powiedział, profesor historii Polskiej Akademii Nauk. Bardzo dziękuję za rozmowę.